Cześć, witajcie, ja jestem Pinguin.pl, a dzisiaj mam dla was nowy tutorial, zapraszam. Lecz zanim przedstawię wam dzisiejszy tutorial, na początku małe wyjaśnienie, dlaczego nie było tak długo filmów. Otóż, to jest po pierwsze, a po drugie byłem na feriach i stało się to. No, to teraz możemy przejść do naszej części. Ale wróć. Jeszcze coś. Proszę was, nie zadawajcie pytań typu Cleven, zrobisz mi filmik? Cleven, zrobisz mi efekt specjalny do filmu jak ci... Nie! Nie zrobię. No, to możemy przejść dalej. Krok pierwszy. Upewniamy się, że nasz komputer ma podłączenie do internetu. Krok drugi. Jedną końcówkę kabla Ethernet podłączamy do Xboxa. Natomiast drugą końcówkę podpinamy do wejścia karty sieciowej w komputerze. Krok trzeci. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę naszego internetu, a następnie otwórz centrum sieci i udostępnienia. Teraz klikamy na nasze łącze internetowe, następnie właściwości, udostępnianie i zaznaczamy opcję zezwalaj innym użytkownikom na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera. Zatwierdzamy przyciskiem OK. I teraz możemy już zamknąć nasz panel sterowania. Teraz pozostało nam włączyć konsolę Xbox 360 i możemy cieszyć się internetem w naszej konsoli.